Jest ten moment, panie pośle, żeby zabrać głos. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałem spytać, czy prawdą jest, że rządząca większość na wniosek Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej wybrała do KRS-u kilka miesięcy temu człowieka, który odpowiada za kryzys konstytucyjny z połowy 2015 roku. Co się wydarzyło, że nie macie w swoich szeregach innej osoby, tylko akurat ta osoba, która, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny jeszcze pod prezesurą pana profesora Rzeplińskiego, nie potrafiła przeprowadzić odpowiednich regulacji. Kilkanaście minut temu, może 20 parę, był tutaj jeden z parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, który mówił o tym, że każdemu należy się prawo do bezstronnego sądu, tak aby w konfrontacji z politykiem nie musiał się niczego obawiać. Otóż ten polityk, dziś poseł, wasza niedawno jeszcze prezydent Piły, kilka lat temu, i mówiłem o tym z tej mównicy, w procesie przeciwko dziennikarzowi zastosował całą machinę przysługującą urzędowi swojemu. Orzekał w tej sprawie sędzia, z którym się bardzo dobrze znał, z którym kilka miesięcy wcześniej urządzali wspólną konferencję prasową. Czy tak faktycznie wygląda to oddzielenie i odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości? Pani poseł Gasiuk-Pihowicz się dopytowała Piły. Tak, pan Piotr Głowski, poseł z Piły, a do niedawna prezydent Piły. Mam nadzieję, że niedługo w Pile będzie inny prezydent. Nie słyszała pani o tym, mało kto o nim słyszał. Tylko pani jest tak popularna, że wszyscy wiedzą, kim jest Kamila Gasiuk-Pihowicz i że pobiera diety z KRS-u, mimo że nie uznaje tego gremium. Dziękuję bardzo, panie pośle, i zapraszam teraz pan poseł Krzysztof Szczucki, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, pytanie, jaka jest podstawa prawna, gdzie ona w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku się znajduje, jeżeli chodzi o dzielenie sędziów na lepszych, gorszych, sędziów, nie sędziów, sędziów gorszego sortu, lepszego sortu. Jaka jest podstawa konstytucyjna? Proszę nie mówić o podstawach podkonstytucyjnych, bo to Konstytucja decyduje o zasadach powoływania sędziów w Polsce do odbierania ogromnej rzeszy sędziów prawa, biernego prawa wyborczego, prawa już w tym systemie, który pan projektuje, prawa bycia wybieranym do Krajowej Rady Sądownictwa. W końcu co stanie się z tymi wszystkimi orzeczeniami, wyrokami sądów, postanowieniami, które ci sędziowie w sądach codziennie wydają od momentu, kiedy zostali powołani? Czy w konsekwencji nie chce pan doprowadzić do ogromnego chaosu prawnego, do takiej sytuacji, że podważane będą